Bardzo się przede wszystkim cieszę, Wojtku, że na tą rozmowę się zgodziłeś. Tak jak tobie wspominałam, ja trafiłam na twoje nagrania, które ze mną bardzo zarezonowały, bo bardzo cenię sobie ludzi w moim życiu, którzy mówią tym samym językiem. Tutaj słownictwo się może różnić, tutaj mogą być różne, że tak powiem, językowe sztuczki, takie czy inne, ale jest wibracja języka, jest wibracja przekazu. I jak gdyby miejsce, z którego ja wychodzę i z którego chcę dotrzeć przede wszystkim do samej siebie, a w tej drodze pomóc też innym w zrozumieniu ich własnych ich własnej drogi, jest coś bardzo pięknego, to, że się po prostu łączymy z ludźmi, którzy czują podobnie. Oni nie będą czuli tak samo, czyli ty, Wojtku, będziesz czuć inaczej, ja będę czuć inaczej, ale możemy rozmawiać na tematy szerzej, dalej, głębiej, zadawać pytania, pytać, jaka jest twoja perspektywa, jaka jest moja perspektywa. I w pewnym sensie, pomimo różnic, gwarantuję, że na końcu naszej rozmowy, jakbyśmy byli fizycznie, byśmy się uściskali i powiedzieli sobie już teraz wielkie dzięki za możliwość podzielenia się o czymś, co jest dla nas istotne i co wiemy, że świat na to czeka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałam jak gdyby od innej strony zadać Tobie pytanie. Czy masz wrażenie, Wojtku, że jesteśmy na przełomie jakimś wielkim dla ludzi, dla świata? Zacznę od tego, skoro zaczynamy od nowa, że bardzo dziękuję, Madziu, za to, że uznałaś mnie za człowieka, który subskrybuje twoje poglądy. Rzeczywiście z tej rozmowy, która wybrzmiała 20 minut wstecz, wybrzmiewała, wynika, że tak jest istotnie, więc moją odpowiedzią na twoje pytanie a propos przełomowości świata, w którym żyjemy, ja odpowiem w ten sposób, w jaki odpowiadam od 2 lat. Natomiast kontekst tej odpowiedzi się zmienia. To jest tak, jakby odpowiedź była stała, a dobudowały się do tej odpowiedzi kolejne pięterka. Jeżeli nie miałoby się stać coś ekstra, to nie istnielibyśmy. I mówię to z całą pewnością. Mówię to bazując na własnym doświadczeniu. Najpiękniejszym jest dla mnie, kiedy widzę, że to moje doświadczenie może nie wpływa, ale jeżeli patrzeć na to inspiruje. oczami, inspiruje, tak. Natomiast jeżeli patrzeć na to oczami, tak jak ja zachęcam moich słuchaczy w Centro Jestestwie, jeżeli patrzeć na to oczami tego, że to ja, coś we mnie, jakaś siła wytwarza cały ten świat, wtedy owszem, ja zdaję sobie sprawę, patrząc już 2 lata wstecz, o kurde, przecież to jest samospełniająca się przepowiednia. Przecież to ja żyję to życie. Więc mam czasem takie śmieszne wrażenie, że wszystko kręci się wokół mnie. Ale później przychodzą takie doświadczenia, o których dziś również będzie mowa. Doświadczenia lęku. Doświadczenia, kiedy życie wystawia mnie, na próbę. Tego, który sądzi, że rozdaje karty. Tak. Na próby. Ale jednocześnie już teraz, dając kartę Jokera, tak, Wojtek, słuchaj stary, przeżyłeś już tyle i tyle, zrobiłeś tyle i tyle, masz tyle popieprzonych historii. W ogóle w głowie to był Meksyk. Wszystko w ogóle petarda. Dlaczego teraz ma się nie dziać wedle tej samej opcji, wedle której się działo? O co ty się boisz? Tak, rozumiesz? Tak. Więc te próby, kiedy ja przychodzę z tą świadomością, którą mam, że i tak to przeminie, stają się nauką, prawdziwą nauką, w jaki sposób grać w tę grę.
Ja bardzo lubię ten termin, Wojtku, gry. Ona ze mną bardzo rezonuje. I w pewnym sensie w moim życiu, w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłam, że jestem częścią gry, że jestem bohaterką mojej książki, mojej przygody, cokolwiek się za tym kryje, nagle wszystko nabrało dużo większej lekkości. Nie oznacza to, że nie ma silnych emocji czy silnych przeżyć, wręcz przeciwnie. One są w pewnym sensie jeszcze bardziej takie mięsiste. One jeszcze mają większy taki potencjał. No odczuj to, przeżyj to, niech to dojdzie do głębi, do szpiku kości, tak? Ale z drugiej strony jest jak gdyby jeszcze druga ja, która obserwuje tą podróż i mówi, a ciekawe, gdzie to doprowadzi tym razem, a ciekawe, co będzie za zakrętem. I nagle te dwie perspektywy jednocześnie pozwalają właśnie spojrzeć na życie jak na grę i w pewnym sensie ja prowadzę, ale to jest tak jak z kluczami genowymi, ja zawsze mówię, że to jest matryca, mapa urodzeniowa, ale potem jest dżungla i z tą mapą trzeba w tą dżunglę wejść. I w pewnym sensie to, że mamy mapę, to jest fajnie, bo możemy wiedzieć, jakie są nasze tendencje niskowibracyjne, jakie są nasze potencjały urodzeniowe, gdzie możemy się rozwijać, gdzie są nasze talenty i tak dalej, do czego aspirujemy, do najwyższych wibracji boskości, jak one się mogą zamanifestować w naszym życiu, to już też jest kwestia wyobraźni i pozwolenia pójść, jak gdyby, gdzie to może dalej pójść, ale jest potem ta dżungla, tak? Czyli ja mogę być świetnym teoretykiem, ja mogę świetnie. Ale ty na mapie nie masz rozrysowanego wyjścia z dżungli, tylko na mapie Nie. masz określone narzędzia. Tak, dokładnie. Ale to jest tylko Dokładnie. to. I to jest tylko to. I uświadomienie sobie tego, w związku z czym możemy tą. Ale czym są te narzędzia? O, tak, zapytajmy. Czym są te narzędzia? Narzędziem przede wszystkim pierwszym jest zatrzymanie się. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy na przykład na rozdrożu, jesteśmy na brzegu dżungli albo w środku dżungli i musimy się zastanowić, idziemy w lewo, w prawo, gdzie idziemy. Co robimy najpierw? Najpierw się zatrzymujemy i rozważamy, czy to jest dobra opcja, czy to jest dobra opcja. Patrzę na możliwości, patrzę na mój potencjał do tej pory, na moje doświadczenia do tej pory, tak? I ten moment zatrzymania już jest momentem, w którym już się wydarza cud. Dlatego, że jak się zatrzymam, i zanim jeszcze przyjdą jakiekolwiek rozważania, czy inspiracje, czy intuicja, czy cokolwiek innego, jest ten moment, pozwalam na to, żeby wyższa siła, wyższe ja mi dało odpowiedź. Tak? Czyli w tym zatrzymaniu jest magia, bo to nie jest taki moment, w którym pozwalam, żeby umysł mi tylko, że tak powiem, kierował i prowadził na A czym jest doświadczeniach z wyższa siła przeszłości. w Gen Case? Czym jest wyższa siła? Jak to takie brzydko mi przychodzi, jak ją interpretujecie w tym, bo ja wiem, że to nie ma Wiesz tutaj co? Nie, ja żadnego wiem. Znaczy, podziału. wiesz co, Wojtku, to jest cudowne, że tutaj nie ma jak gdyby co my interpretujemy, co inni interpretują, nie? To jest jak gdyby, to jesteśmy my. To jesteś ja, to jesteś ty. To jest ta wyższa siła. To, że religie nam wmówiły, że to jest gdzieś na zewnątrz i to, że gdzieś się mówi, a to jestem ja, niższe ja, a potem jestem ja, wyższe Wiesz co, ja, ja wydaje ogólnie mi się, że to jest zupełnie nieprawidłowe, że to jesteśmy my. tak agresywnie wchodzić już w mówienie o religiach, to rzeczywiście jest tworzenie pewnego rodzaju. Wiem, że to czujesz po prostu. Bardzo. Byłam tam, tak? Jest w tobie coś, co się buntuje a propos Bardzo. tego. Natomiast Tak. tak, ja w ogóle mówię o wyższej sile, bo dla mnie jakkolwiek niepojęta wyższa siła. Ja dlatego tak się trochę śmieję, trochę się tutaj przekomarzam a propos tej wyższej Nie, siły, ale tak? fajnie, Bo fajnie. dla mnie to jest w ogóle fundament. Tak. Całe życie ziemskie jest o tym, żebyśmy zrozumieli, że istnieje coś, co nas kocha. To jest kurwa niesamowite, I naprawdę. równocześnie to jest coś, co nas kocha, i to jesteśmy my, i to jest coś, to jest to, co jest w nas, to jest to, co jest dookoła nas, to jest to, co jest w To tobie, jest w naszej rozmowie wszystko. Tutaj dzisiaj, jest to, jest ta nie sama ma moc, tak? żadnego rozróżnienia na to.
rozróżniać chce wyłącznie umysł. Tak. To, co nas powołało do życia, jeżeli mielibyśmy nazwać to szumnie Bogiem albo miłością, ja sobie zdałem sprawę ostatnio, a propos, to jest w ogóle piękne, bo spotykamy się tutaj w przestrzeni rozmawiania w pewnym sensie o genkis, tak, o kluczach genowych. Na początku naszej rozmowy, która być może wyjdzie albo nie wyjdzie na antenę, ja opowiadałem o tym, że łączy mi się to z astrologią. Tutaj wszystko jest połączone. Wszystko niezależnie jest od tego, w jaki sposób ty o tym pomyślisz. Ja na ostatnich warsztatach, które były wczoraj, mówiłem o tym w ten sposób, że ja pasuję. Próby dowiedzenia się o tym, co tym steruje, czym jest istotnie miłość, to jest jak próba, jakby sześciolatek chciał rozgryźć działanie reaktora termojądrowego. To jest i odpowiedzi będą do ciebie przychodzić wedle wzorca, który masz w Genkis, wedle tak. tego samego wzorca. Będą przychodzić kropla po kropli, kropla tak. po kropli i o tym jest tak. życie. I to jest cudowne, Wojtku, bo to uświadomienie sobie, że życie to jest podróż, to jest przygoda, to jest kontinuum, tak? I równocześnie schody idące w górę, schody idące w dół, tak? Wejście do jaskini, wejście My na zawsze czubek, idziemy w jedną góry, stronę. Tak? Kochana, kochana, wyobraź sobie to tak, to jest w ogóle mega. Wyobraź sobie, że my idziemy cały czas po powierzchni. Schody i doliny i góry i lasy są w tle. Wszystko jest po powierzchni, tak jest. My idziemy, to co nam się pojawia jako trudności, to jest tło. Osadź się tu. Ja tak. po prostu jestem. Cała reszta, czego doświadczam, nie przez przypadek pokazuje cała reszta. Nie widzisz tego. Cała reszta tu. Tak, tak. To nie przez przypadek. Co zgadza, Jezus, trudno. Już Jezus nazwał to warstwami snu. O tym są lęki. Ja tak. myślę, że Genkis w ogóle, nie znając tej technologii, to jest instrukcja przeprowadzenia cię przez strefę cienia. Tak, zdecydowanie. To jest cudowne przejście i zrozumienie uwarunkowań niskich wibracji, które gdzieś genetycznie ze sobą niesiemy. Ale możemy na to dlaczego, spojrzeć... widzisz, wkraczamy w bardzo niebezpieczną otchłań. Dlaczego nazywamy niskie wibracje niskimi wibracjami? Czy chcemy poczuć bardzo się dobre, lepsi? Bardzo dobre, bardzo to jest dobre, co powiedziałeś, Wojtku, dlatego że to jest bardzo dobry moment, to jest bardzo ważny moment, dlatego że bez nich nie ma wejścia, nie ma podróży. Uświadomienie sobie, że tak jak kwiat lotosu ma korzenie w błocie, bez tego błota nie wyrośnie piękny kwiat. Czyli jak gdyby uświadomienie sobie, że bez zejścia w dół nie ma wejścia w górę. I jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, na przykład tak New Age'owsko, wiele ludzi mówi, a skupmy się tylko na wysokich wibracjach, skupmy się tylko na tym wysokim, anielskim, najlepszym to jest i tak coś, z dalej, i czego tak ja dalej. się śmieję To jest też bardzo kłamstwo. mocno. To jest kłamstwo, dlatego że jeżeli nie odczujemy głęboko naszego bólu, naszego cierpienia, nazwijmy to naszego cienia, nagle się może okazać, że ten cień, no to tak trochę jak w buddyjskich pięknych karmieniu demonów, to jest to samo. Jeżeli nie posłuchamy, co on, ten cień nam chce powiedzieć, jeżeli go nie utulimy, nie ukochamy, nie damy mu przestrzeni na wyrażenie się, on będzie nas gnębił. Ale w momencie, kiedy ja mam zapewnimy, teraz. Że tak powiem, jak gdyby, tutaj użyłam termina karmienia demonów, ale coś w tym jest, jak gdyby, jeżeli zrozumiemy, jak ten mechanizm działa, wówczas mamy szansę na to, żeby wyrosł powoli, 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 zaczęła się ta łodyżka rosnąć do góry i poszła w ten piękny kwiat najwyższych boskich wibracji. A jak życie, jakiekolwiek my tutaj nie żyjemy, określa Genkis? To znaczy, czym jest życie wedle tego systemu? Och, jakie piękne pytanie, Ja tutaj przyznam szczerze, że Wojtku nie do końca chcę
Pomimo tego, że Jinkies prowadzi mnie w życiu i bardzo mi pomaga, i pomaga Ja wielu ludziom, z rozumiem, którymi pracuję. Madziu, ja zadaję to pytanie wyłącznie na potrzebę tego, żebyśmy mogli zrozumieć, w czym on pomaga. To ustalmy Czyli w czym platformę, pomaga? tak? Pomaga w tym, żeby dokonać transformacji z lęku do świata twórczości, działania, kreacji. Tak? I jest niemożliwe bycie w pełni twórczym i w pełni się wyrażać i w pełni żyć, jeżeli będziemy ograniczani uwarunkowaniami tego, oczekiwaniami innych, względnie lękami, że mnie ktoś odrzuci, że mnie ktoś wyśmieje, bo to są wszystko nasze lęki, tak? Nasze takie korowe rany to jest, że nas ktoś wyśmieje, że nas ktoś, Że że będziemy będziemy mieć poczucie winy, odrzuceni. że będziemy odrzuceni. Ogromna, strasznie silna rana odrzucenia. I jeżeli nie Pierwotna. pokonamy tej rany, to będziemy tkwić w tym Ale z cieniu. czym my chcemy walczyć? Wiesz co, pytanie, czy to jest walka, czy to jest świadomość, że to jest. Użyłaś słowa pokonamy. Widzisz, dobrze. Jest to trochę jak w tej przygodzie, jak ta dżungla i ta mapa, tak? W czasie tej podróży, jak gdyby mówiąc językiem archetypów, bo klucze genowe to jest język archetypów, tak? Tutaj nie ma niczego wprost, tak jak świat wibracji jest też językiem archetypów, tak? I w pewnym sensie na naszej drodze pojawią się przeciwności, to będą te nasze demony. I niektóre z nich to możemy sobie nagle zdać sprawę, że my je sami wymyśliliśmy, że to są twory naszej wyobraźni, że my się boimy, Ja wyolbrzymiamy wręcz pewne rzeczy. obstawiam za tym, że wszystkie nasze demony są wynikiem wyłącznie naszej wyobraźni. I tutaj idziesz o bardzo odważny krok do przodu, bardzo ważny krok do przodu, i im więcej z nas zda sobie z tego sprawę, tym większy potencjał ogromnej zmiany całej ludzkości. I A ja rzeczywiście ja teraz tobie mam na samym kolejne początku, pytanie, które będzie nawiązywać do tego, o co już zapytałem, tylko teraz zapytam bardzo konkretnie. Czy Genkis określa istotę życia w ogóle? Czy Jinkies określa istotę życia? Genkis, tak. Istota życia. Wiesz co, Wojtku, znowu tutaj będę się trochę wymigiwać, dlatego że nie Ale jestem czemu? twórcą systemu Jinkies. Ale dobrze, I jak ale gdyby jak to mogę dać czujesz? odpowiedź moją, w tym Tak, sensie, rozumiesz, Wojtek, nie? o to pytam, Ja no. chcę, żeby tutaj jak gdyby też nasi słuchacze zdali sobie sprawę, że my w tej chwili, pomimo że ja powiedzmy reprezentuję jakąś. Ale równocześnie nie reprezentuje. Ja ją staram się ucieleśniać, coś, co jest uniwersalnego, tak? I w pewnym sensie ty też ucieleśniasz coś bardzo uniwersalnego. Istota życia to ciągły rozwój, to ciągła zmiana. A czym jest dla ciebie istota życia? Czym jest dla mnie istota życia? Widzisz, ja nie przez przypadek zadałem pytanie o sens, ponieważ tutaj można wnieść kolejny ciekawy aspekt tego, w jaki sposób działa energia męska i energia żeńska. Ale czy o tym powiemy głębiej teraz, to jeszcze nie wiem. W każdym Dobrze, razie, może tak. widzisz, ja widzę pewną specyficzną celowość w istnieniu w ogóle. To jest moja natura. Ja ją zaakceptowałem. Po prostu tak mam. Po prostu jestem taki, że widzę cel we wszystkim. Więc skoro przychodzi do mnie pytanie, przychodzi do mnie obserwacja swojego życia, co ja przeżyłem do tej pory, przychodzi to, jak się zmieniłem, to w jaki sposób myślę, jak działa moja codzienna mentalność. To jest w ogóle termin, którego ludzie w ogóle nie używają. Tymczasem ja codziennie jestem uważny, od rana do Tak. wieczora. Naprawdę. I kiedy przychodzi do mnie, ile się zmieniło? Dla mnie nadrzędnym pytaniem, które się pojawia, no dobrze, ja mogę ufać wewnątrz tego, w czym żyję. Mogę ufać, że to ma głęboki sens, ale ja chcę znać cel. Gdzie ja idę? Dlaczego żyję? O co chodzi? I odpowiedzi przychodzą. Odpowiedzi Przychodzą. przychodzą. Przychodzą, owszem. Słuchaj, stary, to nie jest życie, co ty żyjesz. Tak. Znaczy, wiesz Przychodzi co, tutaj jest cudowne.
cudowne, o czym mówisz, Wojtku, w tej chwili, dlatego Ale że Madziu, czy mogę mogliśmy, jeszcze no, dokończyć? proszę, Chciałbym jeszcze proszę. dokończyć, dobrze? To nie jest życie, co ty żyjesz. I tutaj wszystko się łączy. I Gene Keys, i astrologia, i tarot, i duchowy rozwój, i nauki Jezusa, i nauki Buddy, i nauki wszystkich oświeconych mistrzów. Wszystko się tutaj łączy. Żeby każdy z nas zaczął się zastanawiać, po co w ogóle powołano, ciśnie się na usta, kurwa to Tak. życie. Tak. Musi być. Jeżeli istnieje jakikolwiek stwórca, on musiał mieć zamysł, dlaczego to ma się wydarzyć. I kiedy osadzasz siebie, tego hobbita akcji, tutaj w centrum kurwa Mordoru, rozumiesz, w centrum piekła w swoim życiu, nagle orientujesz się, wow, to faktycznie ma jakiś sens. Tylko że widzisz to, co ja robię. Ja oddałem swoją uważność w 100% temu, co mówił Jezus. Natomiast to jest dla mnie bardzo śmieszne, ponieważ zdaję sobie nagle sprawę, wow, ale przecież to ja stworzyłem Jezusa. Tak, to jest moja gra. To ja sobie sam zostawiłem wskazówki, więc czemu nie? Czemu w to nie iść, tak? Słuchaj, życie wieczne to jest taki termin, od którego ludzie stronią, bo sobie wyobrażają, utożsamiają życie wieczne z niebem. A A tymczasem to niebo, jest dalsza praca, to jest dalsza ewolucja. to nie Tutaj jest wiesz co. praca. Właśnie o to chodzi. Ja absolutnie odcinam się od tego. Życie wieczne to jest coś, o czym bladego pojęcia nie mamy. Mi się tutaj nasunęło, wiesz co, zadałeś pytanie, jaka jest istota, i tutaj mi się nasunęła taka odpowiedź, która może jak gdyby być kolejnym, jakby możliwością, o, w ten sposób, tak? Kolejnym potencjałem odpowiedzi, ile tych odpowiedzi możemy dać, tak? I jednym z tych potencjałów mogło być to, że jest w pewnym sensie uświadomienie sobie, i o tym też bardzo, bardzo dużo mówią klucze, o najwyższej wibracji Siddhi, boskiej mocy. I to są energie, których nie jesteśmy w stanie jako ludzie zrozumieć. I to jest jak gdyby, jeżeli chcemy pojąć boskość, to nasz umysł nie ma jeszcze umiejętności, to jest to, co powiedziałeś na samym początku, że sześciolatek nie jest w stanie rozbroić problemów atomowych, tak? I rzeczywiście energia Siddhi, w pewnym sensie, Siddhi to jest w ogóle termin zaczerpnięty z sanskrytu, który mówi o boskich atrybutach, tak? I tutaj w pewnym sensie mamy 64 klucze genowe, mamy jak gdyby próbę ujęcia 64 obliczy Boga, tak? W pewnym sensie. I jak on się manifestuje. I nam się wydaje, o, manifestuje się tak czy tak. Im wyżej ta wibracja idzie, tym w ogóle nie mamy pojęcia, jak to się manifestuje. Czyli jest jak gdyby dopiero ci ludzie, którzy dotykają tej wibracji, którzy ucieleśniają tą wibrację, bo to są mistrzowie, to są czasami nawet ludzie, Wojtku, których możemy spotkać też na ulicy. To mogą być ludzie, którzy są anonimowi, a żyją po prostu na bardzo wysokich wibracjach, tak? Czyli to mogą być i zwyczajni ludzie, i nadzwyczajni ludzie, możemy powiedzieć, ale jest to mała grupa. Jest to mała grupa, ponieważ do tego, bo byśmy w naszym świecie zachodnim byli uznani za szaleńców, tak? I w pewnym sensie ty sobie też możesz zdać z tego sprawę i podejrzewam, że też jesteś świadomy tego, że też możesz być ty tak postrzegany, ale w tym jest całe piękno, w tym jest właśnie piękno tej boskiej mocy, tego, że nie można tego ogarnąć, tego nie można opisać, Myślę, tak? że w Czym tym, jest że cisza, czym jest... jesteśmy jak, że myślę, że w tym, że jesteśmy jakkolwiek postrzegani, kryje się największa moc ujawnienia tego, czym jest nasz lęk. A, jak najbardziej. Ale ja to przeżywałem, ponieważ kiedy ja wyruszyłem w podróż, którą nazwałem Centrojestestwo, ja od 2 lat konfrontowany byłem z ocenami, czasem z groźbami, z wielkimi rzeczami, tak? Wierzę. Ja dokładnie uczyłem się, w jaki sposób dawać sobie samemu prawo do bycia tym, kim chcę być. I nagle czuję, że kody genowe zadziałały u mnie w taki sposób. Tak. Po prostu nagle powoli
Rozlegle w czasie uczyłem się, czym jest moje wyobrażenie o tym, kim jestem, a czym jestem w istocie. Tak. No, To więc jest, to jest. Wojtek, dlatego ja mam to poczucie, ten rezonans, który ja poczułam, słuchając jednego z Twoich wykładów, to było właśnie to, mówię, jesteś przykładem osoby, która doświadczyła i doświadcza i przekazuje dalej ludziom tą możliwość tej prawdziwej istoty, kim my jesteśmy. Tak? Czyli jak gdyby to nie jest to, że my to jak gdyby gdzieś nas świat codzienny odciąga od zadawania pytań, jaka jest nasza istota, po co tu jesteśmy, tak? No po co? No nie wiem, no trzeba zjeść chleb i iść do pracy i cokolwiek innego. A nagle jest odpowiedź, jesteśmy fantastycznym boskim potencjałem. Kim chcesz To być? ty Odpowiedz sobie na stworzyłaś, pytanie, kim chcesz być? I nie ma rzeczywiście. pytania. Właśnie nie. Zawieszamy się pomiędzy dwoma przestrzeniami. Nie ma pytania, kim chcesz być. To pytanie nie istnieje. Tylko wiesz co, Wojtku, ja ci powiem tak. Madziu, dokończę. Istnieje świadomość, że niezależnie od tego, jak to nazwiesz, to ty stworzyłaś wszystko, czego doświadczasz. I tym jesteś. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czym jesteś, Bóg, jakkolwiek go nie nazwiesz w swoim świecie, daje ci zaproszenie. Stań się mną, a dowiesz się, czym jesteś. Bardzo z tobą rezonuję, Wojtku, dlatego że w pierwszej kolejności, gdy osobowość, to, kogo uważamy, że jesteśmy, tym, kim jesteśmy, co jest fałszem, ale jest ten pierwszy krok, gdy sobie uświadamiamy, że jesteśmy czymś więcej niż tylko tym, jakie mamy imię, jakie mamy wykształcenie, co nas, że tak powiem, uwarunkowało. W momencie, kiedy uświadomimy sobie to, jest taki moment przejściowy, w którym aha, mogę realizować swoje marzenia, tak? I idę w tą drogę, tak? Nie wiem, w moim przypadku jestem muzykiem, jestem artystą, chcę wyjść na scenę, chcę wyjeździć na festiwale, tak? Ale jest potem taki moment, w którym puszcza to wszystko. Te wszystkie nasze pragnienia, te wszystkie nasze ludzkie pragnienia zaczynają się rozpuszczać, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić piękna i dobra i możliwości, jakie mamy. I co zrobić? Tylko się otworzyć. I to, co przyjdzie, nie wiemy. Dlatego w jakimś momencie naszej rozmowy też powstało coś takiego. A o czym jest otwartość? Jaki jest kierunek? My nie wiemy. Jest tajemnica. Ale w tej tajemnicy i w tym niewiedzeniu jest ten element przygody i jest to, że ta książka się sama pisze. My nie wiemy, jaki będzie epilog tego, ale wiemy, że się wydarza coś wspaniałego, wpuszczamy w nasze naczynie, w nasze ciało, energię boskości i ona zaczyna nami kierować, ona zaczyna nam mówić, co mamy robić, gdzie mamy robić, równocześnie z fantastycznym udziałem naszego umysłu, który nam został dany, tak? Czyli to jest połączenie tej boskości z serca z tym, co umysł jest jeszcze w stanie, jeszcze tak powiem, zwerbalizować, czy przetworzyć, czy cokolwiek innego. I im więcej tej energii będziemy wpuszczać, tym w pewnym momencie, Wojtku, będzie taki moment, że ty zamilkniesz. Ty już nie będziesz musiał mieć słów, ty po prostu jesteś tą energią. Ty będziesz tą energią, tak? To jest ten ostateczny kierunek. Jest cisza, ale widzisz, jest obecność, sama jest to świadomość. Jest bardzo ciekawe. Sama mówisz, że nie wiadomo, czym to jest, po czym określasz jakąś swoją wizję, że sama będziesz musiała zamilknąć, żeby emanować tą energią. To jest w ogóle bardzo nie, ciekawe. Nie, wiesz co, nie, dlatego że tych opcji, jak ta boska energia się zrealizuje, jest cała masa. To jest bardzo to jest ciekawe. Jedna z możliwości, tak? To jest jedna z możliwości i umysł ku temu służy. Tak. Umysł powstał po to, żeby wymyślać piękno. Natomiast tak. to, co dzieje się dziś na Ziemi, to jest nauka świadomości, którzy nauczeni zostali, że są tym ciałem. Nauka tego, w jaki sposób ta świadomość, że są tym ciałem, sprawia, że oni czynią tak zwane zło. Czyli to jest nauka dosłownie, w jaki sposób zastąpiać przekonania egocentryczne przekonaniami wspólnoty. To jest tak, jakby pojedyncze komórki twojego ciała w wątrobie na przykład uczyły się, w jaki sposób współpracować. To się tak. dzieje, to jest kolejny fraktal. To jest tak, ewolucja. To jest kolejny fraktal. To jest ewolucja.
To jest jeden To jest inny. cudowne, Wojtku, bo tutaj mi się nasuwa termin, który jak gdyby taki jeden z nadrzędnych terminów, które używa Richard Rudd, twórca kluczy genowych, słowo synarchia. Słowo, które określa współpracę. Nie jest to anarchia, nie jest to heterarchia, jest to synarchia. Czyli, że wszystkie komórki ciała ze sobą współdziałają, czyli wszystkie komórki społeczeństwa ze sobą współdziałają. I to, tutaj jest taki moment, w którym ci, którzy mają więcej odpowiedzialności, nie są lepsi od tych, którzy mają mniej odpowiedzialności, ponieważ każdy wie, jakie jest jego miejsce, jakie jest ich zadania i jak możemy razem ten organizm poprowadzić. Tak? I jak razem żyć i współdziałać. I w pewnym sensie w moim przekonaniu ewolucyjnie ludzkość do tego dąży. Będzie taki Ale tak moment, jest. że ta synarchia zacznie działać, tak? Że zaczniemy Ale ona już akceptować, działa. to już się dzieje, tak. To już się Ale dzieje. już tworzą się, to wiesz, nie nazywajmy tego, że to jest coś, co jest w jakiejkolwiek przyszłości. To już się dzieje. Ci ludzie już się gromadzą. Ludzie już chcą doświadczać podobnych Inaczej. sobie. To się, ale widzisz, to się realizuje bardzo jeden do jeden w tym, co ja nazwałem centrojestestwem. Dla mnie to jest efekt uboczny, ponieważ ja wyobrażałem sobie centrojestestwo jako gościa gadającego do mikrofonu, który gdzieś tam coś tam do kamery świruje, a okazuje się, że najpiękniejszą wartością i efektem zupełnie ubocznym, którego ja się nie spodziewałem, są Jest ludzie, wspólnota. którzy się gromadzą wokół tego i z którymi się spotykamy. I to jest już naprawdę grupka 50 osób, przyjaciół, gdzie my się spotykamy i znamy siebie, siadamy w kręgu jak łyse konie. Tak. I to jest efekt uboczny. Wojtek, zgadzam się z Tobą absolutnie. Ja mówiąc słowo, że ewolucyjnie ludzkość w tym miejscu do tego zmierza, i mówiąc jak gdyby, tutaj czas to jest też coś takiego, wiesz, co jest czas, to jest też iluzja, tak? Bo wszystko jest w jednym wielkim teraz, tak? Nie ma przyszłości, jest tylko teraz. W przyszłości będzie teraz, który jest w przyszłości, ale to będzie teraz. Ale tutaj jest jak gdyby, ja chciałam zaznaczyć w tym, używając tego terminu synarchii, że na ten moment widzimy, jak to zaczyna się naradzać w bardzo wielu różnych grupach na całym świecie. Ten proces, ta ogromna, jak gdyby powiedzieć, nastał ten czas, że już ten stary model po prostu się wypala i transformuje. Ale będzie taki moment, jeżeli mówiąc o przyszłości, jak gdyby biorąc tutaj czas jakąś tam liniowy, który nie istnieje, tak, pod uwagę, to wyobraźmy sobie takie sytuacje, że wszyscy nasi sąsiedzi są w takiej energii, tak, że całe nasze społeczeństwo jest w takiej energii. Świat po prostu funkcjonuje zupełnie inaczej. My się sczytujemy nawzajem, tak? My telepatycznie ze sobą jesteśmy w stanie się komunikować. Ja Ale czuję, jakie są twoje potrzeby, jakie są moje potrzeby. gra idzie o to, żeby właśnie nie próbować snuć wizji, tak czuję, mieć jedynie pragnienie w sercu, że ta wizja jest możliwa. Natomiast nie Absolutnie, produkować, ale jak ona się fabrykować wypełni, to jest coś jakiejkolwiek zupełnie wizji. innego. Oczywiście. No nie, w tym momencie. Każdy z nas gra tu grę suwerena i każdy z nas idzie do Boga swoją ścieżką. Więc to, co próbujesz zrobić, a propos, nie mówię tutaj, że to ty próbujesz zrobić konkretnie, mówię o to, że to jest pewna wizja, która już przedstawia, w jaki sposób funkcjonuje umysł. Ona odlicza od linijki wszystkich tych, którzy mieliby być tacy jak ty i teraz ustawia ich w swoim To sąsiedztwie. nie, wydaje mi się, że nie, Wojtku. My się wydaje, że rozmawiamy zupełnie tym samym językiem. W tym sensie, że w momencie, kiedy mamy dostęp do tym, czym naprawdę jest życie, nie ma tam słów, nie ma tam czasu, nie ma tam konceptów umysłu, tak? I my To tutaj bardzo w ciekawe. pewnym sensie mamy pewne próby, tak? Pewne próby interpretacji tego. Ja nie mówię, że ja wiem, ja odczuwam, ja mogę odczuwać pewien kierunek, mieć pewną wizję, mieć pewną nadzieję, mieć pewne zaufanie, tak? Ja mam zaufanie do tego, że jesteśmy jako ludzkość na drodze ewolucji, która zmieni od dołu, która zmienia już To od się dołu. zmienia tylko od dołu. To jest tak jak Nie włos. usłyszymy tego w telewizji,
Nie Jakby usłyszymy włos, tego gdzieś który od rośnie. zewnątrz, to będzie szło od dołu. Tylko, że tak jak ty mówisz, Wojtku, że w twoim środowisku się łączą ludzie, którzy rozumieją. Ja mam dokładnie to samo doświadczenie. W moim środowisku są ludzie, którzy mówią naszym językiem. Mówię tutaj naszym, mówię twoim, moim i innych ludzi, którzy widzą zmiany, chcą zmian, mają zaufanie do zmian, doświadczają czegoś większego niż my sami i jak gdyby dają też nadzieję innym, tak, na to, że słuchajcie, można zmienić, nie musimy tkwić w tym błocie, możemy z tego błota zasadzić te piękne nasiona i niech te piękne kwiaty lotosu kwitną, tak? Czy to będzie kwiat lotosu, czy to będzie stokrotka, nie ma znaczenia, tak? Wejdźmy w tą ziemię czarną, brudną, zimną i pozwólmy, żeby z tego wyrosły piękne rzeczy. I to się dzieje, no to się dzieje i to jest cudowne, nie? Uświadommy sobie wszyscy, że jesteśmy częścią pięknego procesu. Niezależnie jak to nazwiemy, czy to będzie taki system, czy taki, czy to nazwiemy po swojemu, czy zupełnie inaczej, to jest ten sam oddolny ruch, który się dzieje. Pięknie. Co tam dalej w trawie piszcze? Jakie było, jak mówiłeś, że byłeś na stronie i wygenerowałeś swój profil hologenetyczny? Czy miałeś jakiś moment taki, że właśnie, jakie było twoje wrażenie? To było takie, aha. To było moje pierwsze wrażenie. Z racji tego, że ja znałem swoje profile, dlatego tak mówiłem o tym, że tak mi się to od razu połączyło z tymi profilami astrologicznymi z daty urodzenia. Znałem swoje profile tarotowe, human design i astrologiczny, więc to było dla mnie takie, aha, to się wszystko łączy. I znałem swój profil Tak. Ennagramu i jeszcze tam jest jakaś technologia, socjotechnika, nie, jakaś tam, socjo coś tam. W każdym razie tam te IN coś tam, FP, to też wszystko się grało, więc no tak, zobaczyłem ten swój rysuneczek, który się tam wyświetla. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo komplementarne z tym, co ja przeżywam w ogóle w życiu, więc Tak, tak, bardzo. to jest Dlatego właśnie. kolejna trafna technologia. Tak bym to Tak. ujął. Znaczy, bardzo mi się. Znaczy, wiesz, co jest, dlaczego zadaję to pytanie? Nie dlatego, że wiem, jaka jest odpowiedź, ale ja tutaj biorę to pod uwagę tego pierwszego rezonansu z tobą, jak cię po raz pierwszy spotkałam. To było niedawno. Ja potem wysłałam do ciebie maila, bo byłam w Poznaniu. I rzeczywiście był ten taki moment, to, że. Rzeczywiście na ten moment są dostępne technologie, ale uświadomienie sobie, że to jest synteza, to jest jak gdyby no pewien hologenetyczny obraz naszej istoty, ale to wszystko jest w nas. Nie? Czyli ja na No tak. przykład powiem szczerze, że jak ja po raz pierwszy się zetknęłam z kluczami i przedtem z Human Design, w tej chwili zajmuję się i Human Design, i astrologią, i kluczami genowymi, jako, że tak powiem, główny nurt. To rzeczywiście, że tak powiem, mnie uderzyło, to było ten taki moment takiego aha, to, że ja całe moje życie gdzieś marzyłam o jakiejś. Realizacji jakiegoś takiego marzenia, wizji czy czegokolwiek takiego. I gdzieś coś mnie hamowało, albo uważałam, że jestem niewystarczająco dobra, albo że jeszcze nie umiem, albo co inni powiedzą, albo mnie wyśmieją, albo cokolwiek innego. Odrzucenie, tak? Rana odrzucenia. I nagle zobaczenie tego czarno na białym, to było coś niesamowitego. Pamiętam to pierwsze wrażenie. To było taka ulga. Taka, że nic ze mną nie było nie tak, że ja gdzieś takie coś w sobie noszę i to, że ja to realizuję, być może jeszcze nie w pełni, być może raczkuję, nie ma to znaczenia. Ja już podjęłam pewne kroki w dotychczasowym życiu do realizacji coraz pełniejszej. I teraz jest taki moment, że to się jak gdyby samo realizuje.
że ja już nie muszę się zastanawiać, co ja mam robić. Po prostu ja już wiem, bo to jest to prowadzenie, które jest od wewnątrz. To jest ta matryca, która mnie prowadzi od wewnątrz. Ten układ, że mam to czarno na białym na papierze, pomaga umysłowi na to, żeby wreszcie to pojął i powiedział: no, to teraz do inicjatywy, do działania, kochana, tak? Przecież ty to wiesz. Przecież ty to wiesz od zawsze. Więc nad czym ty się zastanawiasz? Co ciebie hamuje przed realizacją pewnych rzeczy? To była, że tak powiem, moja osobista droga. I podejrzewam, że ty się zgodzisz z tym, że znanie tych różnych technologii też nam pomaga w tej takim momencie, kiedy siebie poszukujemy. Bo w momencie, Wojtku, ty teraz jesteś jak gdyby, wydaje mi się, krok dalej, że ty już tych elementów już je zebrałeś, już je masz i umysł już jest jak gdyby uspokojony, że on już wie, kim jest. Ale dla wielu ludzi w tej chwili jest taki moment, że oni już to czują, ale jeszcze nie mają tego zapewnienia, tak? Umysł niestety tak działa, że chce, żeby go tam udobruchać, pomóc mu i tak dalej, i tak dalej. I Niestety, rzeczywiście te niestety, to technologie ma swoją po to są. funkcję. Ma to swoją funkcję jak najbardziej, dlatego że jeżeli umysł będzie zgodny z sercem, a serce będzie zgodne z ciałem, to wszystko będzie zgodne z duchem, tak? A No jeżeli tak, to można. na którymś z tych poziomów jak gdyby nie ma przepływu, jest konflikt wewnętrzny, no to wtedy to wszystko jest, że tak powiem, takie trochę jakby się Ale wszyscy bili o konflikt, prawa. widzisz, spinamy wszystko w kubkę. Konflikt wewnętrzny to jest twój lęk. To jest A, jeden i zero. absolutnie. Więc Tak, jeżeli tak. pytasz rzeczywiście, czy tego typu technologie są pomocne, ja odpowiadam jak najbardziej. To jest bardzo jasna, klarowna wizja. Odczyt z daty urodzenia ogólnie jest pomocny. Pytanie, bo tutaj widzisz, od razu wyświetlają mi się wielkie zagrożenia odnośnie tego. To, co ja przeżyłem, jak mi o tym opowiadał człowiek, z którym ja sobie robiłem swój odczyt Schumann Design, to było spotkanie dwugodzinne. Natomiast opowiadał mi o tym w ten sposób, że często przychodzą do niego ludzie i po prostu załamują się. Więc każdy kij ma dwa końce, bo się okazuje, że to, co robili w życiu do tej pory, okazuje się, że to w ogóle nie jest o tym, czym oni są. I część z nich wie, że to, co powstało na tym wykresie, to jest o nich, tak? I oni to czują. Natomiast widzą również, jak bardzo dysfunkcjonalnie, w pewnym sensie, jak bardzo rozbieżnie z tą wizją, która zostaje im przedstawiona, żyją teraz. I Zgadza nagle się. pojawia się ogrom lęków, że Zgadza jest się. tyle do zmiany. Rozumiesz? Tak. Ale równocześnie to jest punkt bardzo potrzebny. Dlatego, że bez niego Oczywiście. będziemy dalej Wstrząs tkwić i tym szok. samym i się usprawiedliwiać, że nie realizujemy naszych marzeń, naszych potencjałów, naszych talentów. Tak? Tylko nagle mamy czarno na białym. Ja miałam też taki moment. Ja rozpoczęłam swoją podróż od Human Design i był taki moment, no ja miałam jeszcze to, jeszcze wtedy się drukowałam książki, jeszcze wtedy nie było, to był taki moment, że jeszcze był już kilka lat temu, tak? Jeszcze się drukowało różne rzeczy, więc ja po prostu jak w którymś momencie śwignęłam tą książką i ona była zbindowana, ale nie do końca jej tam wyszło i się trochę rozpadła, bo był taki moment złości, że to co ja mam zrobić, tak? Tu mi nie płynie energia, tam nie płynie, tu nie realizuję tego, tam nie realizuję tego. I nagle przyszło, i rzeczywiście w tym przyszło coś, że Wojtku, mój jeden taki życzliwy przyjaciel mówi: Magda, a może klucze są dla ciebie? I rzeczywiście klucze genowe, synteza kluczy genowych ma tą, jak gdyby, nie chcę to nazwać słowa przewagę, bo to jest, wychodzimy z tego samego źródła, ale to, że jak gdyby pokazany jest i twój potencjał czarno na białym, i najwyższa boska moc czarno na białym, i twoje tendencje lękowe czarno na białym, nagle masz wybór. Bo w Human Design jest jak gdyby, ja widzę ograniczenie w tym, że rzeczywiście jest fantastyczny do rozgromienia cienia, co nas trzyma, gdzie płynie, gdzie nie płynie, jakie są uwarunkowania i tak dalej, i tak dalej. Ale pozostawia często ludzi w dalszym pytaniu i co dalej. I często faktem jest, że Human Design przechodzi ogromne transformacje również, bo są systemy Quantum Human Design, Integral Human Design, które łączą właśnie różne poziomy częstotliwości, które realizują jak twój profil, czy twój ten body chart, human design wygląda na różnych częstotliwościach.
I jeżeli to zobaczymy, to wtedy nagle możemy stwierdzić, okej, okay, do tej pory zmarnowaliśmy tam jakiś czas i pół swojego życia będąc w zawodach czy w relacjach, które nam nie służą, ale mamy też potencjał, tak? Mamy tą mapę i ten krok do przodu, że okej, okay, a co jest możliwe? I nagle się okaże, że bardzo często na przestrzeni czasami, tak jak ty mówisz, 2 lat, czasami to jest dłużej, czasami to jest krócej. Nagle są tak fenomenalne zmiany i one się dzieją, ale najpierw jest ten moment kryzysu. To nie ma w ogóle wątpliwości. Także to jest dla odważnych. Ty też byłeś osobą odważną, tak? No dalej Należysz do ludzi jestem. odważnych. Należysz do ludzi odważnych. Znaczy, tu w ogóle nie ma wątpliwości. Realizacja tej naszej matrycy urodzeniowej w pełnym potencjale Wiesz jest co, to możliwa jest tylko wtedy, ciekawe, że kiedy ja będziemy odważni. odwagę wpisaną mam w matrycę daty urodzeniowej. Absolutnie. Absolutnie. To No. są wojownicy odważni, którzy muszą wyjść z szeregu. I każdy z nas jest tym wojownikiem, który musi wyjść z szeregu, tak? Który musi się stać niezależnym, suwerennym istotą, a nie żołnierzem, który realizuje rozkazy. Albo który ucieka z pola dżungli, jak ja to mówię, niekoniecznie walki, który ucieka z dżungli i się gdzieś chowa prawda, pod jakimś wielkim, dużym liściem, który nie daje mu żadnej ochrony, ale ułudę ochrony. Jak ja się nikomu nie pokażę, nikt mnie nie widzi, to nic nie muszę robić. I to jest cień, w którym tłumimy nasze dary. No tak, to prawda. No więc tak, składa się na to, że klucze genowe są naprawdę ciekawym rozwiązaniem dla niektórych. Mogą być pomocą, narzędziem, tak? Kolejną mapą, która może zarezonować. Może dlatego, Wojtku, ja zarezonowałam z tobą, bo ty nie znałeś kluczy genowych wcześniej, ale mówiłeś językiem bardzo, bardzo zbliżonym. Mówisz o wyzwoleniu człowieka ze sfery komfortu, lęku i wyjścia w nieznane. Wyjść, zobacz, oceń, zobacz, co boska moc może z tobą zrobić, jak ciebie może przetransformować, jakie ci da doświadczenia. To jest w Miej ogóle odwagę. piękne, że każda taka. Ja w ogóle często mówię ostatnio, że 95% tego mainstreamowego duchowego rozwoju to jest do w najlepszym przypadku przemianowania, a w najgorszym do spuszczenia w kiblu. Że to nie prowadzi tam, gdzie ma prowadzić. Niestety, stety, ponieważ z jakiegoś powodu ma to dwie funkcje, że ludzie. Idąc wszerz, nie zbliżając się do tych poziomów świadomości, gdzie bryluje zaufanie, oni rozciągają swoje lęki wszerz. A więc ten lęk, który oni i tak będą musieli doświadczyć i tak, ponieważ zmieniają się tylko poziomy rozpoznania kontekstu. Nagle mamy więcej wizji. I tą samą pierdółkę możemy rozciągnąć na więcej ilości, na większą ilość wersji rzeczywistości, którą sobie możemy wymyślić. Więc ten lęk i tak będzie musiał być przeżyty. Natomiast ja usadzam siebie w spokoju, czy osadzam się w spokoju teraz, ponieważ widzę, że to produkowanie lęku, które dzisiaj na masową skalę ma miejsce, przez umysły ludzi ma również swój ogromny cel i swój ogromny potencjał. Więc to nie jest tak, że lęk jest czymś, po czym przechodzimy, idąc do swojego światła. Lęk Nie, to powstał. jest coś, co nam będzie zawsze towarzyszyć w pewnym sensie. I tak jak mówiliśmy, użyliśmy tego słowa testowanie, tak? Czyli jest moment, jak gdyby to jest tak, jakby boska moc w nas sprawdzała, czy jesteśmy w stanie Czy poradzić uważasz, sobie z następnym że wyzwaniem? lęk służy wyłącznie do tego, żeby nas sprawdzać? Wiesz co, lęk na nas, to jest fajne pytanie, czy tylko żeby nas sprawdzać. To jest wielki nauczyciel empatii, zrozumienia. To jest tak, takie jest piękne porównanie do porcelany japońskiej, w której się złotem zbiera połamane kawałki filiżanki. I ta filiżanka po reparacji jest piękniejsza niż przed, ale jest połamana. Widać, gdzie są rany, widać, gdzie
gdzie był ból, ale wypełnione przepięknie złotem, w bardzo kosztowny sposób, stajemy się no, coraz piękniejszym dziełem, tak? Tak jak mówiłeś przedtem, że naszym celem jest piękno, tak? Jest Centro doskonalenie i piękno. jestestwo, ja o tym mówię dlatego, bo centro jestestwo, to czym ja się zajmuję na co dzień, określa bardzo specyficzną rolę w ogóle lęku. Że lęk sam w sobie, poprzez swoje istnienie, on jakby tworzył bańki. To jest tak, jakby to całe pole miłości, które jest doskonałe, wewnątrz którego żyjemy, tworzyło wewnątrz siebie bańki. Jakby stworzenie, to, które nazywamy naszym życiem, rozszerzało się o to, co my nazywamy lękiem. I wypadkową taką rzeczą, ja myślę, że ona była bardzo wyraźnie w planie, jeżeli można mówić o jakimkolwiek planie na ten moment. Natomiast wydaje mi się, że efektem ubocznym jest wytworzenie tożsamości Magdy i tożsamości Wojtka. Wojtek i Magda zostali stworzeni w wyniku oparcia o to, że uznali, że świat zewnętrzny ma, może pełnić nad nimi władzę w jakikolwiek sposób. Więc to, co nazywamy rozwojem duchowym, to jest po prostu przemiana postrzeżeń i przemiana podejścia do siebie i do życia i nic więcej. A reszta jest konsekwencją zmiany tego podejścia. Więc myślę sobie, żeby warto również rozszerzyć ten kontekst, że istotnie gdzieś tam poza granicami życia, jakie znamy, plan tego życia został już zawiązany. I ja myślę, że bardzo pięknym jest tutaj możliwość przeniesienia tych nauk Jezusa, o których ja mówię często, że można by ograniczyć rozwój duchowy w ogóle do jednego zdania. I to zdanie brzmi: według tego, w co wierzysz, tworzysz swój świat. Więc jeżeli wiesz, przychodzi ci w sukurs pomoc w postaci kluczy genowych, ewentualnie jakichkolwiek innych opcji, ale ty już masz doświadczenie traumy, lęku, cierpienia, wtedy wybór i tak będzie spontaniczny. Bo wszystko, czego doświadczamy, nawet twoja zgoda czy niezgoda, jest aktem spontanicznego tworzenia się tego, co nazywamy życiem. A największa trudność ludzka wiąże się z tym, że to oni utożsamiają się z tym, co jest żyte, zamiast z tym, co żyje. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Bardzo, bardzo to pięknie ująłeś i im więcej z nas zda sobie z tego sprawę, tym w pewnym sensie te codzienne wyzwania, które są na naszej drodze, można na nie spojrzeć z innej perspektywy. I pozwala to na właściwie wejście w rolę obserwatora tego, co się dzieje, tego jak gdyby pisarza tej opowieści, którą piszemy, i tego, który tworzy tego bohatera, tak? Czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tym obserwatorem, Tylko, tym że to pisarzem. obserwator pisze treść. Tak, on jest autorem. On jest autorem, czyli ja mówię autorem książki, czyli ja jestem bohaterem książki, ale jestem też autorem tej książki, tak? Czyli ten rola obserwatora, tego autora, to jest właśnie to, że tworzę, a równocześnie obserwuję i też obserwuję, gdzie tutaj to dalej pójdzie, tak? Jest to rzeczywiście bardzo głębokie, Wojtku. Ty mówisz o rzeczach bardzo głębokich, ale bardzo potrzebnych. Tym bardziej, ja ci na początku naszej rozmowy zadałam pytanie, czy uważasz, że ludzkość jako taka jest w tej chwili na pewnego rodzaju rozdrożu i na granicy ogromnych zmian? Ja wrócę do tego pytania. Jak ty to widzisz z własnej perspektywy? I ja potem mogę powiedzieć, powiedzmy, podzielić się moją perspektywą, tak? One Tak, ja mogą być zbieżne, mogą być inne. powtórzę moją odpowiedź, że jeżeli miałoby się tutaj nie stać coś ekstra, to w ogóle byśmy nie istnieli. Dokładnie, Sądzę, że dokładnie. jeżeli Czyli jak gdyby. istniejemy, to już warunkuje wydarzenie jakieś ekstra.
bo inaczej byśmy się tu w ogóle nie pojawili. I to jest dar od naszego Stwórcy. Stwórca stworzył nas właśnie tak i właśnie teraz, żebyśmy doświadczyli tego, co On dla nas zaplanował. Tak. Kropka. Ale w tym procesie, to jest... w tym procesie dochodzenia do tego, czym jest Stwórca i czym jestem w ogóle ja, możesz się dowiedzieć pewnych ciekawych rzeczy, że istotnie to ty, cały czas ty, nie ma żadnego Stwórcy. Stwórca jest potrzebny wyłącznie jako koncepcja do tego, żeby przekonać ego o tym, że piękniej jest powierzać, aniżeli chcieć. Tak. I że więcej korzyści wyciągnie ego z powierzenia, aniżeli z chcieństwa. Więc na końcu tej drogi ja nie wiem, co się okaże, ale rozpoznaję już, że Bóg w moim życiu sam w sobie jest koncepcją. Nie, absolutnie, absolutnie. To jest ten taki moment przebudzenia na poziomie jednostki. To przebudzenie to jest uświadomienie sobie właśnie tego, co powiedziałeś. I z tego momentu wychodzą, będą wychodzić coraz będzie więcej, bo one się już dzieją, tak? Ogromnych zmian ewolucyjnych, ponieważ ewolucyjnie gdzieś to wszystko ma sens, tak? I to, że jesteśmy To tutaj i musi teraz, mieć tak sens. mi się nasunęło coś takiego, Wojtku, wiesz, że w pewnym sensie czasami rozmawiając z ludźmi i obserwując ten świat zewnętrzny, który jest szalony, tak? Jest takie poczucie narodu wybranego, czy ludzi wybranych, ale prawda jest taka, że oni zawsze byli, są i będą, tak? Czyli ta grupa ludzi, którzy mają świadomość, że coś się musi wydarzyć, że będzie jakaś, że będzie, coś się będzie działo. Oni zawsze byli, zawsze są i zawsze będą. Ale rzeczywiście spojrzymy wstecz za kilka lat i możemy powiedzieć, no ale rzeczywiście tym razem nasza przewidywania nie matryca okazały wybrała się czas, słuszne. który jest niesamowicie interesujący, tak? I niesamowicie dużo rzeczy bardzo szybko się wydarza. Coś, co No kiedyś tak. może zajmowało kilka lat, teraz zajmuje kilka miesięcy, tak? Jest przyspieszenie wszystkiego. To prawda. No to jest coś specyficznego, co możemy obserwować teraz na Ziemi, tak? Ja sądzę, że nasza tutaj rozmowa nie jest wynikiem jakiegoś snucia teorii, chociaż to też, bo ja i ty snujemy tutaj pewne koncepcje w swoim umyśle, Tak. Natomiast nasza rozmowa jest wynikiem pewnych obserwacji, które dzieją się realnie wewnątrz tego świata, który my określamy za pomocą naszych koncepcji. Więc określamy pewne specyficzne warunki, które istnieją. Rzeczywiście wszystko przyspiesza. To, jaką sobie historię do tego napiszemy, to już nasza wola. Ale rzeczywiście, ja piszę historię taką, że zachęcam do swoich słuchaczy do wniknięcia w struktury tego, co przyspiesza. Tak. Bo to, co się dzieje wedle mojego rozpoznania na Ziemi dziś, to nic innego jak globalne uwalnianie lęku. Matka Ziemia Absolutnie. uwalnia. Matka Ziemia Absolutnie. uwalnia lęk. Kropka. Tak, absolutnie. To jest w ogóle też niesamowite, dlaczego to pytanie zadałam. Dlatego, że jeżeli znasz trochę Human Design, może natrafiłeś że tak wiesz powiem, co, taką. Ja wszystkimi tymi technologiami nie zajmowałem się jakoś bardzo długo. Po prostu miałem robione odczyty i klepałem. Okay. Tak, tak, to, tak. To to w każdym razie to zapoznam naszych słuchaczy z koncepcją, bo to są znowu, tak jak mówimy, to są koncepcje, tak? Ale rzeczywiście jest jak gdyby taki moment, którego jesteśmy w tej chwili świadkiem, który może się okazać, ja tutaj używam słowa może, dlatego że nie ma, jak gdyby jest plan, ale nie ma niczego zdeterminowanego, tak? Więc nie chcę tutaj nikogo w jakąś pułapkę, że jestem pewna czegokolwiek, albo że ktokolwiek jest pewny czegokolwiek, tak? Ale są pewne jak gdyby wskazówki i potencjał, że za kilka lat może będziemy doświadczać świata, w którym te uwolnione lęki uwolnią również masz po na myśli uwolnieniu lęków, uwolnią 2027 rok? potencjały. Tak? 2027.
Tak. Tutaj Przepowiednia wiesz, co human jest ciekawe? design. Albo wszystko jebnie, albo wszystko się otworzy. Dokładnie. To znaczy, wiesz, co jest ciekawe, że tutaj w tym 2027, jak gdyby z tej perspektywy mandali, która się przesuwa, i jak gdyby te mandale tutaj są mandale majowe, tak, różnych kalendarzy na całym świecie, które jak gdyby cykliczna, pewnego rodzaju cykliczność następuje. I dlaczego 2027 jest taki istotny? Dlatego, że jak gdyby jest przeskok cywilizacyjny na inne wibracje innych kluczy genowych. Czy innych bram w Human Design, to jest to samo, tak? I tutaj chciałabym powiedzieć, jeden z nich to jest CD przebudzenia. Jak to się zrealizuje, tego nie wie nikt, dlatego że przebudzenie to jest wibracja, która jest nagła, niespodziewana, ni stąd, ni zowąd. Są jak gdyby prekursory tego, co się może, że coś się wydarzy, że coś jest w powietrzu, czujemy, że coś się ma wydarzyć, ale nikt nie wie, co to ma być. I to jest jak gdyby jedna rzecz, do której jak gdyby zmierzamy, a drugim takim prekursorem jest energia wolności. I energia wolności to jest przede wszystkim wolności emocjonalnej, wolności od bycia ofiarą. I w momencie, kiedy to puści, wchodzimy na zupełnie nowy poziom wolności emocjonalnej. I mi się wydaje, Wojtku, że w pewnym sensie coraz więcej ludzi. My do nich należymy, ale nie jesteśmy jedynymi absolutnie. Są całe szeregi, całe fantastyczne grupy masowych, właściwie no, na dużą skalę to się dzieje. Osób, które już teraz to czują. Tak? Czyli czujemy, że coś jest w powietrzu, że coś jest w eterze, że coś jest w kosmosie, ta energia przebudzenia, ale nie wiemy, jak ona się zamanifestuje. I że tak powiem, no to jest taka, powiedziałabym, przerażająca wizja i budująca wizja w tym Najpiękniejsza samym z momencie. możliwych, Dokładnie, dokładnie. ponieważ Dla tą nich, wizję dokładnie. będzie realizować miłościwa i miłosierna energia, Dokładnie, Wojtku, którą możemy dokładnie. nazwać Ja miłością albo użyłam tutaj Bogiem. słowa, że dla niektórych to może być przerażające. Bo tak będzie, ale również dla tych, którzy czują Przerażenie to, ma że to również się jest. swoją ewolucyjną rolę. Absolutnie szok. Szok No tak. zmiany, tak? Zawsze wywołuje ciarki. Tylko, że czy to pójdzie w ekscytację, w radość i w to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie jak gdyby zobaczyć, co naprawdę jest. No jest fenomenalny. Ja tak samo uważam, Wojtku, jak ty. Dokładnie to Wiesz samo co, zdanie. dla mnie, ja chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tego, co się wydarzy, przerażenie dla niektórych jest potrzebne, ponieważ tak jak zauważyłaś, pewien klucz kolektywny jest odpalany. Natomiast wszystko, co ma wyraz w odpaleniu się kolektywnym, musiało najpierw zadziać się oddolnie. To nie jest tak, że nagle zadzieje się jakaś supernaturalna, ekstra, nie wiadomo jaka siła, która zrobi coś tam super i nagle będzie wszystkim łatwiej. Tylko to jest Nie. decyzja ludzi. To jest proces. Musimy pamiętać, że ewolucja jest procesem, w którym informacje nabudowywane są o echo informacji, które wracają. Umysł wysyła informacje. I odbite echo jest kolejną warstwą. Cały czas wymieniamy, to ludzie to robią, wymieniają informacje ze stworzeniem, a to, co się tworzy jako coś, co nazywamy życiem ziemskim, to jest wypadkowa tego, co dzieje się tu, w każdej jednej ludzkiej istocie. Dlatego to dziś przyspiesza, bo ludzie się zmieniają i to ludzie podjęli tą decyzję. Jeżeli przyjdzie jakieś w cudzysłowie jebnięcie z nieba, to nie będzie nic innego jak decyzja ludzi. Słuchajcie, okej, bierzemy to na klatę. Kto odpada, to odpada. No, bo Jego tutaj jest sprawa. dokładnie, tutaj jest też to jak gdyby ta świadomość, że musi być wykonana pewnego rodzaju transformacja. Że nic z zewnątrz nie przyjdzie i nie Ale ułoży w ogóle za o nas, czym nie my zrobi tego mówimy, za kiedy nas, nie? mówimy z zewnątrz? Nie ma No, zewnątrz. dokładnie, Ustalmy dokładnie, to raz na dokładnie. Czyli zawsze. uświadomienie sobie tego, że ten proces jesteśmy jego świadkiem i on będzie kontynuowany do momentu, kiedy uświadomimy sobie, kim naprawdę jesteśmy. Ale to jest wieczne stworzenie.
W ogóle o czym my tu mówimy? Będzie kontynuowane, nie będzie. Co to w ogóle jest za kurwa narracja, rozumiesz? Jak to jest bez sensu. Kto w ogóle pyta o to, nie? Co będzie kontynuowane? Bez sensu. To jest śmieszne. Nie, ja rozumiem, absolutnie, 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 absolutnie rozumiem, z którego punktu wychodzisz, w tym, co mówiliśmy wcześniej też, tym liniowym czasie, który jest iluzją, tak? Jest jedno wielkie teraz. I Wiesz, w związku z czym liniowy jakiś... czas powstał w bardzo wybitnym... Ja myślę, że w ogóle wszystko, co tu istnieje, istnieje z bardzo, bardzo konkretnego powodu. I możesz nie znać tego powodu, ale jeżeli istnieje, to to ma bardzo konkretną funkcję i rolę. Z pewnością. Dokładnie. Inaczej by nie istniało. Więc jeżeli mamy jakikolwiek czas liniowy, to jest w ogóle największy paradoks wszystkiego, co jest. Bo wydarzają się wydarzenia w tak zwanym czasie. Tymczasem wszystkie drogi duchowe na przestrzeni dziejów, łącznie z Hawkinsem, który jest naszym tutaj dziadkiem, mentorem naszych czasów, tak? Ale absolutnie cudownym, cudownym, cudownym. Ja że Ale... tak powiem, dlatego też zarezonowałam z kluczami, bo właśnie są te poziomy świadomości, tak? Oni Poziomy wszyscy... wibracyjne. Oni... Wszyscy, jak jeden mąż, mówią o wyjściu poza czas. Dokładnie, tak. Czas jest funkcją umysłu. Wyłącznie. Wyłącznie. Życie nie zna czegoś takiego jak czas. Życie zna pojęcie bezustannego stwarzania się. Natomiast czas stwarzania, istnieje. Odradzania, Czas transformacji, istnieje. To jest zmiany. Bardzo ważne. Czas istnieje wyłącznie w umysłach ludzi. Nie ma czegoś takiego jak czas. Czas to są wirtualne przestrzeni odwiedzane przez świadomość ludzką, która z jakiegoś powodu nie może osadzić się w tym kurwa jedynym punkcie, który jest tu i teraz w tym ciele, w którym została stworzona. Tylko plądruje przeszłość i przyszłość. Plądruje wirtualność w sobie. I kiedy już splądruje wszystko, może podjąć decyzję. Albo rozwijamy ten bajzel i szukamy nowych bodźców do tego, żeby się bać. Ja, przechodząc historię narkomana, bardzo dokładnie znam ten schemat. Ponieważ ja mnożyłem w nieskończoność swoje lęki. Ten sam lęk, który sprawiał, że ja bałem się wrócić do domu ze szkoły, ten sam lęk nagle stał się lękiem o to, że jakaś zła siła przyjdzie i zrobi mi krzywdę. Ale to był cały czas ten sam lęk. Droga zawsze jest wąska i prosta. Pytanie, czy chcesz rozwijać lęk, czy chcesz go kontynuować. Edukować? Istniejesz i tak w nieskończonej doskonałości. To jest w ogóle paradoks, nieskończona doskonałość. Jak może istnieć coś takiego? Połącz te dwie rzeczy. Rzeczywiście, jeżeli uwierzysz w to, że istniejesz w nieskończonej doskonałości, wtedy się okaże, że każda rzecz, kiedy ty czujesz lęk, wszystkie twoje postrzeżenia na temat tego, że możesz w jakikolwiek sposób cierpieć, są tylko twoim wyborem, ponieważ ty i tak istniejesz w nieskończonej doskonałości, w której zawarty jest potencjał nieskończonej błogości i radości z powodu samego bycia. Tym jest Bóg. Dokładnie, Wojtku. Czy ty powiedział, byś podejrzewam tutaj też, byśmy mogli na ten temat dyskutować na takim poziomie, że tak powiem, osobistym. Takiego poczucia, ja to doświadczam w moim życiu, to jest niesamowite, takiego jak gdyby życie wypełnia się coraz większą radością każdej chwili. Jak gdyby nie ma oczekiwań i czekania, że moje życie będzie lepsze to gdzieś jest tam takie kiedyś. Ono poczucie, jest że już niezależnie od teraz. tego, jak jest, to jest dobrze. Niesamowite. Ja ci powiem, że to wyzwoliło we mnie tak ogromną wolność tego, że ja już nie muszę czekać, aż kiedyś coś się wydarzy, tylko że ja mam, dzisiaj się cieszę deszczem, a jutro się cieszę słońcem, a wczoraj się cieszę czymś tam i to jest ta sama radość. I to jest niesamowite, bo to jest takie coś, że budzisz się rano z taką radością z tego, że jestem, takim wdzięcznością, że jestem, że żyję, tak? I mam do wykonania pewne zadania, mam w kalendarzu wpisane to, siam, to, tamto, wam to, tak? Ale jest ten taki moment, że
jak gdyby przeszywa mnie radość. I oczywiście to nie jest, że to jest non-stop, ale są to coraz dłuższe okresy czasu. Jak gdyby coraz trudniej jest wybić się Ale z chyba o to w tego. tym chodzi, tak? O to w tym chodzi. Trochę w I tym to jest trochę w tym niesamowite. o Jak to gdyby chodzi. to jest taka nasza, dla mnie to jest taki moment, że jest zmiana. I ta zmiana niekoniecznie, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie dowiemy się od niej z telewizji, tylko dowiemy się tym, co się dzieje tutaj. Jeżeli mnie te rzeczy, które są na zewnątrz, ani już nie drażnią, ani nie prowokują, ani się nie muszę buntować, tylko ja w środku wiem, że wszystko jest ze mną w porządku, że ja jestem, że mam zaufanie do każdej chwili, że to, co się wydarza, ma sens, to nagle po prostu jak gdyby ta radość jest. No, nie można jej wytrącić z równowagi tak szybko, jak można to było zrobić, Wojtku, nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu, tak? No ale o tym to jest. I No. zauważ, że to się po prostu dzieje. I To że się dzieje, to się to dzieje. jest ten proces, o którym ty mówiłaś jako o procesie i to się dzieje już kolektywnie. Tak. Więc I to jest cudne. Więc osadźmy się Wojtku, w tym, z tym pięknym. co traktujemy jako nasze serce. To poczucie, że jesteśmy. Osadźmy się w tym, żeby być pięknymi ludźmi. Osadźmy się w świadomości kluczy genowych, nawet znając swoje potencjały. Znając to, że być może rzeczywiście nie jesteśmy tutaj bez powodu, to paradoksalnie dla wielu ludzi to jest jak lecząca maść. Tak. Powiedzenie: słuchaj, stary, jesteś tu naprawdę z jakiegoś powodu. Możesz go odkryć. Masz moc, żeby go odkryć, dowiedzieć się, po co tu jesteś. Zrób to. Tak. Zmieni to wszystko. Tak. Dokładnie, Wojtku, dokładnie. Już nawet nie wiem, Otworzyć o czym mówiłem serce i wcześniej. Wiesz, to specjalnie to jest piękne, bo będziemy się pewnie tu zbliżać powoli do zakończenia tej naszej przerywanej rozmowy, którą mam nadzieję nasi słuchacze dostaną w jednej Przeżyją całości. to, tak. Nie pocięte, to znaczy właśnie nie, trochę pocięte, Trochę pocięte, ale ale nie sprawiające drastycznie. wrażenie, jakby było okej, Dokładnie. tak. Z uwagi na to, że trochę nam tutaj przerw przyszło, ale jestem Tobie, Wojtku, bardzo wdzięczna za tą rozmowę. Co za piękne rozpoczęcie dnia, to jest jedna rzecz. Bycia w tym świecie, którym jest naszym światem, bo to jest Twój świat i to jest mój świat, tak? I zapraszamy wszystkich innych do tego, żeby dołączali, odnajdywali własne światy radości, spełnienia, satysfakcji. Teraz, tu i teraz. No pięknie, Madziu, też Ci bardzo dziękuję. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, nie nastawiałem się w żaden sposób na tą rozmowę, ale tak, czuję, że popłynęło na bardzo głębokich, bardzo, bardzo duża wolność była w tej rozmowie. Popłynęło na wielu różnych głębokich poziomach, nie uszczególniając specjalnie niektórych rzeczy. Sądzę, że to ma moc. Po prostu taka rozmowa, tak, gdzie spotyka się dwoje ludzi, którzy wiedzą, spoglądają sobie w oczy wirtualnie i wiedzą, że mają za sobą już pewną historię, i którzy bez babrania się w tych historiach mówią: słuchajcie, ludzie, kurwa, czas zacząć żyć. Po Dokładnie, Wojtku, prostu. dokładnie. No, Cudnie, tak, to jest cudnie. takie Także bardzo, podsumowanie. bardzo serdecznie dziękuję naszym słuchaczom.